Śmiałowice, rzekomo nawiedziony młyn gospodarczy. Stajemy przed tym obiektem i dzisiaj go zbadamy. Jest z nami Dawid. Szybka. I jest Jacek. Będziemy mieli trochę zwiedzania. Obiekt jest bardzo duży. Było tu dużo ekip przed nami. Też nam się udało tutaj dotrzeć i zabieramy was w podróż po opuszczonym młynie. Także chodźcie za nami. Idziemy. Tak zwany młyn szatanistów ma także swoją drugą stronę. Jest to młyn pierwotnie wodny, później parowy, rozbudowany i zmodernizowany na początku XX wieku. Dobrze wyposażony w urządzenia techniczne z lat 20. XX wieku, jest cennym przykładem architektury i techniki młynarskiej. Tworzy zespół budynków zwartych funkcjonalnie i przestrzennie w układzie zbliżonym do litery U, wewnętrznym dziedzińcem brukowanym kostką granitową. A my sprawdzimy, czy ktoś przy zabawie z rytuałami szatanistycznymi nie otworzył czasem portalu. Dobra, Daniel przodem. Reszta, macie latarki? Mamy. Dobra, wszyscy? Ty masz tak? Ma? Dobra, jak coś to mam jeszcze jeden. Wow, no to jesteśmy na miejscu. Wiesz, muszę uważać jak patrzę na lewo, na prawo, bo lata mi to strasznie na głowie. Muszę amortyzować. Muszę delikatne ruchy głową robić. Wow. No, powiem wam, robi wrażenie. Wielkością. O chłopie. Stary, no. Zobacz tu. Wow. I to tam na górze, jest, to są tam są te schody. Tu by się przydało się foty wam. Zakręcone. Jacek strzeli fotę. Tu ci tak rozjaśni, że będziesz miał jak dzień. Pa, chłopie. I tutaj pewnie jestem. Podrywam. Tam jest tam wieżyczka też fajna. Albo tam jestem z tych, z tymi linami i z tym portalem, albo tam. Jak strzelam. Albo za nami. Nie, za nami nie. No grubo. I to jeszcze tak opuszczone typowo. Wow. To Daniel. To będzie fajny lot też. No, za dnia. Ja bym mógł, wiesz co, przeleciałbym tak pod bramką, tak wyleciał z drugiej strony, kurde, będzie fajny na lód z dronem. Dobra, co? Nie. Rana. Będziemy wracać tamtą. Tak. Już będzie jasne. Dobra, Daniel, prowadź i wchodzimy którędy. Tu gdzieś będziemy chodzić, ale to się przepatrzymy do końca. A dobra, no, zróbmy sobie taki mały zwiad. Wow. O. Wow. Coś słyszałem. Tu coś łazi w krzakach. No. Słyszę. Blisko. Ale gdzieś cicha, wymarła. Nawet pies nie zaszczeka. Łazi coś. Ale co by tu łaziło? No ba, i tak ten budynek, do tego budynku... Do tego budynku i tak nie wchodzimy. No ba tak, no. Wejdziemy sobie tu i obejdziemy całe naokoło i tam się znajdziemy, na górze. Dobra. Idę, jestem oczami. O, jest ładne wejście. Wchodzimy do budynku. Tak, zrobi mały, szybki jak tak wysoko widzę tą kamerę. Dobrze, no. Czekaj, mogę się ją... Aha, powiedzmy. Dobra. Daniel, prowadź, twórz materię. Ja jestem oczami twoimi. Może mów, gdzie mam skierować wzrok, tak dalej. Wow. No, oczywiście, od razu ekstra.
Sorry, ludzie, jak was oślepi. Woda. Ale woda, to nie wchodzimy do piwnicy. To ja? Coś tam potknąłem się o coś. Wow. No, to jest to pomieszczenie. Zalane wodą? Tak. No to nie. No, woda gruntowa spływa, nie ma gdzie uciec, no to spływa tutaj, nie? To się paliło, tutaj było wejście na... Ej, tu było wejście na górę, było. Bo się spaliło. Albo ktoś spalił. Albo ktoś spalił specjalnie, nie? Tu jest wyjście już. O, tu nie przejdziemy. No. I tylko strych, który się wali. Ty strych, pierwsze piętro, strop. Pierwsze piętro się wali. Tutaj nie, a tutaj naruszone strasznie. Tutaj już wyjście. Aha, właśnie, widzicie, H2 do ręki. Dobrze, Damian wyciągnął tę. Ja swoją też wyciągnę. Dobra. Chyba tu już nie ma więcej miejsca do zwiedzania. Co tam jest? Czekaj, tutaj... Tu jest tylko przejście tam i tam jeszcze dalej coś jest. O, a tu chyba nie ma nic więcej. Tak. To tylko tyle. Tyle, no. To jest jeden element eksploracji zrobiony. No i tyle. Tutaj nic więcej nie ma. No to tyle. Nie, tam zwierzęta jakieś łaziły. Nie będę ryzykował, żeby na coś wpaść. Nie wiadomo, co to może być. Ja bym przyszedł tutaj. O, tędy właśnie na przykład. Ty, od razu schody na górę? Ale jaja. O kurde, ty! Znaczy, jest na drzwiach teraz. Jest na drzwiach. Tu by był... Ktoś tu buta zgubił. Wow. A, to tutaj, tak. Są, patrz, co jest pod na ziemi. Ślady, te ręce odciśnięte i tu się wychodzi górę. Patrz, czy jest problem, czy są cały. I tak, czy jest cały. O, tu jakieś coś w rybie strzymało. Ja cię. No chyba tędy tam w górę. Jeżeli jest tutaj ktoś z nami, niech no. W dłoniach mamy takie urządzenia, na które możesz wpłynąć. Wow. Co to jest? Pomieszczenie. Wody wpłynie na nasze urządzenia. No, tam się spotkalibyśmy. Tu jest po prostu dziura w ścianie. Siema Daniel. Typowo. Tutaj dalej jeszcze coś jest. Wow. Chociaż młyn gospodarczy ze swoimi pomieszczeniami, swoim rozmiarem robi wrażenie. Jest duży. Ogromny, jak na cywilną budowlę. Nie jest to szpital, nie jest to jakaś przychodnia, czy jakiś zamek, czy pałac, ale robi swoim ogromem, robi wrażenie. No myślę, że chyba wychodzimy... Żeby... No, ale zresztą konfrontację? Z górą? Wychodzimy wyżej. To jest tutaj, w tym mi się wydaje? Tak. Chyba to jest tu. To jest tu. To chyba tak. Też bym to zrobił od razu, żeby mieć z głowy. Żeby mieć z głowy. Wychodzimy. Słuchajcie, wychodzimy teraz. Tak, to tu. Ale tu chyba to było dosyć. O, uj, sobie widzowie. Wow. Dalej to wszystko wisi. Nice. Tylko uwaga na nogi. O, tu jest, Daniel, tu jestem. Tylko tu? Widać, że był robiony witch.
No, było Ouija. Czy coś tak, 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 nie, nie, tak, tak, nie, nie, tak, no. I to jest ten taki standard, kładziesz długopis na ołówek, na ołówek, on się obraca sam. To jest ten podstawowa wersja Ouija. No ale na naszych urządzeniach coś będzie. Zaraz się. Nieźle. Mam! Byłeś? Tak, na pewno się zarejestrowało. Mam! Takie mikro na zielono, na długą diodę. Tutaj gdzieś miałem. Podejdź jeszcze raz do mnie. Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia, proszę. Tu gdzieś miałem, tak, nie w samym portalu, bo w samym portalu jest otworem, tylko bardziej te okrąg tego portalu. No czekajcie, zrobię kółko. Miałem taki mały, delikatny skok. Tak, tutaj miałem ten mniej więcej ten skok. Czy możesz wydać jakiś hałas? Jakiś dźwięk? Uderz w coś. I było uderzenie. Nie. Było uderzenie. Tak? Czy możesz zrobić jeszcze raz? To samo? Pies. Wiem co sobie. Postawmy ją na środku. Możesz podejść do tego urządzenia, wzbudzić je. Tak jak to chwilę temu zrobiłeś. Słyszeliśmy oba. Jeszcze raz zobaczę. Tutaj w tym miejscu, jak sobie tak stanąłem i sobie tu wiesz, tu sobie podeszłem i zacząłem tym tutaj. Miałem takie delikatne małe skoki. Jeszcze raz. Ewentualnie zrobimy tak dalej, jak chcemy to zrobić coś więcej. Rozstawiłbym kamerkę na statywie. Rozstawił ją gdzieś tak, żeby wszystkich nas widziała. I zacznijmy działać tutaj. To tak zrobimy. To widzimy się za chwilę widzowie. Słuchajcie kochani, zrobimy szerszą perspektywę. Musimy widzieć ogon na to, czy coś się dzieje. Rozstawienie te wszystkie urządzenia ustawiłeś? No właśnie to robię. Może nie. To teraz tak, tutaj jest tak. Mówię do ołówek i tablicę Ouija tego.
Ja zostawię. Wszystko możemy robić. Jakieś kulki gdzieś wokoło pozostawiać. W macie. Ja Teresa też zostawię. A bo było odpale. Wszystko takie, żeby spało. Idealnie będzie. Jeszcze jeden. Idziemy akurat 5. Witamy. Jeżeli jest ktoś w tym miejscu, niech wpłynie na któreś z tych urządzeń. Jeżeli chcesz z nami porozmawiać, urządzenie, które miga na niebiesko, możesz zbudzić w ten sposób. Strona lewa, strona prawa, zielony, czerwony kolor. Ze strony zielonej, jak płyniesz, odpowiesz nam na tak. Strona czerwona, odpowiedź na nie. Porozmawiaj z nami, jeżeli jesteś tu. Jeżeli ktoś tu jest, daj znać. To critical low battery, o nie, a przecież ładowany był, nie jest niemożliwe, jest jakiś błąd wyskakuje, no. Jeszcze siatka. Właśnie, aha, tu będę musiał tą zieloną zamontować. Bo do tamtej musiałbym przyjść tutaj z powerbankiem, a nie mam go ze sobą. Czekaj, bo... Jakiś low battery error, a przecież to była ładowana bateria, to jest niemożliwe. By mi tu bateria padła. Jakiś błąd. Nie, czemu? SMS. Działaj nad tym, ale nie komentuj, dobra? No dobra. Słyszeliśmy, że ten młyn jest nawiedziony. Jeżeli jesteś tu, to pokaż nam, że jesteś. O nie. Nie gadaj. Nigdy się to nie zdarzało. Aż pokażę. Tu. Patrzcie. Zwykle się to nie zdarza. Powinien się włączyć. A w tym miejscu była naładowana na 100%. Bo ja ją ściągałem, wyskakuje low battery error. Średnio widać, bo średnio widać, bo światło świeci, ale no nie zrobimy nic na SLS-ie. W takim razie, chyba że się włączy, ale dopiero później. Widzicie to?
Jeszcze chciałem dać bliżej statyw z kamerą. Dobra, nie stoi na razie. Jest odpowiedź. Może się sam włączy. Zrobimy tak. Dobrze. Jest mi tak ciepło, że ściągam bluzę. Jednak się udało. A pytałeś, czy ktoś tu z nami jest, tak? Tak. No to ktoś tu jest. To jest zawsze pierwszy. No. Możemy porozmawiać? Jesteś skłonny do rozmowy? Raczej woliśmy, żebyśmy wyszli. Zielone będzie oznaczało, że możemy sobie porozmawiać, a czerwone, jak zapalisz, to dasz nam do zrozumienia, że mamy stąd wyjść. Jeżeli potrzebujesz energii, dotknij innych urządzeń, pobierz energię. Pobierz energię z innych urządzeń. Nie jesteśmy w stanie cię zobaczyć. Masz nad nami większą przewagę. Mamy parę pytań. Chcielibyśmy chwilę porozmawiać. Dobrze. To może dalej. Po prostu porozmawiajmy. Zadamy kolejne pytanie. Więc jeżeli teraz odpowiesz, to będzie odpowiedź na to pytanie. Czy jesteś związany z tym gospodarstwem? Czy to może twoje gospodarstwo? Bardziej na tamtą ścianę. Czemu tamtej nie daje? Tamta nie ma ładowania. Musimy mieć po power bank. Tylko dużego. Bo się obraca sam. Dobra, jest. Coś tam świeci.
No, a przydało się, żeby było na wprost. Po prostu położę na ziemi. Tylko, że... Może być. Coś tam widać. A możesz jeszcze zrobić, żeby więcej kropek było? To jest max. Bo musiałbym to mieć, wiesz, w powietrzu. Wtedy będzie więcej. Może statek będzie wrócony. Będzie albo w lewej, albo z prawej. Nie mam tu jak za bardzo położyć. Coś mi mignęło tam, ale to chyba owad. To nie kulka wokalna teraz. No. O, lepiej. Był dźwięk. Ale mi się wydaje. Jakiś czas mam ten chłód taki. To... Już chłód? Ale tu nie ma dziury. Dziura jest tam gdzieś dalej koło Jacka. Ten otwór jest gdzieś... Normalnie zaraz się... Robi tak, czekaj, tu jest. No. Bo to się robi taki... Ty robi trzeź, czy nie? No, kurwa, faktycznie. Tam się świeci. Widzicie? I miga jakoś tak. No bo tu po prostu też jakiś kurz może... Aha, tak, kurz, no, no. To kurz. Powietrze. Dobra, kurz w powietrzu, no. O, przeleciało coś. Tylko, że tym razem jakieś owady. No, owady latają koło tego. No, źródło światła to owady. No, zrobisz coś, porozmawiamy? Czy był tu otwarty portal? Takie rzeczy się działy. Tak. Ja przejdę znowu w to miejsce, gdzie miałem na początku oczy. To delikatne strasznie. Tutaj kulki osobiście, tak? Mhm. Jak sobie leczyć. Dziwi ciekawe stąd to przyjmę chyba. Nie,
Tak, fajerwerki. Dobra. Boże. Brzmiało jak kopie na początku. Ale wcześniej było za twoje. No. O, teraz tu też tam. Tu? To twój młyn? Czy możesz zacząć w końcu odpowiadać? Mówiłem ci, w łatwy sposób możesz dać nam znać, czy nie chcesz, żebyśmy tu byli. Zapalasz czerwoną lampkę i idziemy. Albo jakieś inne urządzenie? Widzę w wąsku, to ja pierdzielę. No. To są nawiedzone miejsca, to naprawdę było czuć. Nie wiedziałem, a tu? Co się dzieje. Nie wiedziałem, gdzie się patrzeć w ogóle. A tu? Masz miejsce i... I co? O, to ja kładłem. A tak to nic. No i miałem to tylko na chwilę, jak przeszliśmy tylko. Lekki skok był. Dawaj chwilę. No. No. Idziemy tam. Ale to flia na razie tutaj zeskanujemy, tak? Tak. Dobra. No okej. Okay. Włączyłem. No wiadomo, miejsce, które się najbardziej nagrzane jest, to to, co trzymałem w ręce, czyli K2 to świeci na tym. Teraz przeskanujemy cały z tych. Mamy was. To jest ostatnia szansa, żeby z nami porozmawiać. Przekazać nam coś. Jeżeli nie potrafisz wpływać na te urządzenia, to wydaj tam jakiś dźwięk na dole. Stuknij coś mocno. Zrób cokolwiek. Udowodnij mi, że tutaj jesteś. Udowodnij to. Jak na razie nie wierzę, że to jest twoje gospodarstwo. Pokaż, że jest twoje.
Daj nam znać, czy jesteś zadowolony, że tu weszliśmy, czy jesteś niezadowolony. Odpowiedz na tej piramidzie. Zielone, czerwone. Dotknij tego urządzenia. Nie, ja już więcej pomysłów po prostu miałem. Trzeba iść w tamto miejsce jeszcze. No. Przejść się po tamtych. Po prostu tam mamy strata czasu. No. Ja widzimy sobie. Dobra, wideo się zapisało z tego. Nic, ja tylko miałem małą chwilową anomalię, mi się wydaje chyba na tym. Taką normalnie na milisekundę, na sekundkę. Gdzie się zarejestrowała. No tylko bo to było takie, no, takie delikatne, że tylko to zielone by było wybrało. O, mam! Miałem przez chwilę. Albo mi się siatka deskowa tutaj odbiła. Tak, siatka deskowa się odbiła. Tak. Na diodzie. No. Zbliżysz się do mnie? No. Był ładowany. I jak na razie w rzekomo nawiedzionym młynie na strychu, gdzie dużo się działo, na jednych filmikach u nas się nie dzieje. Gdzie mam tę K2? Co? Tu mam K2. Wow. O! Widzami przywaliłem. To są te dachówki i cegłówki. Dobra? Dobra. Aha. To czekaj.
Dojdziemy na razie. Przetestujemy długą siatkę laserową. O, a tu też. Tutaj zapieczę socjalkę. Ładnie, dużo. To jeszcze. I socjalka, tak. Prysznic. Prysznicę. Z miejsca na miejsce. Buty nawet zostały. Nic więcej? Nic, to ale jedna toaleta. Aha. Taka jest była. Aha. Co to? Aha, to auto. Boże. Bagażnik Jacka. Dobra. O, już coś. Aha. Pusto. To tylko zwiedzimy tutaj. Nawet, no, nawet widziałeś tutaj? Ała. Kutka w drzwiach. Fajnie sobie pojechać. No. I kutka zawiem w drzwiach. Fajnie. Jeszcze zamontowana. Ta. I tutaj pewnie wyjście na drugą stronę, ale nie ma co patrzeć. Bo to jest tylko tak cienkie, nie? Tam już dalej nie będzie nic. O, świetnie. To będzie trzeba tego tu z tych dwóch wyciągnąć. To już to wyłączę, żeby się tutaj nie ładowało. Wypiąć tylko te dwie rzeczy. No to się widzę naładowała jedna bateria. To będzie na przyszłym tydzie. No to mam. I to a tu się. A tu się ten jeszcze naładuje. No to mi migało, bo urządzenie trzeba. Nie, dobra. Cały czas jesteśmy tu. O, tu jeszcze wyżej. O, puste pomieszczenie. Oje. Pusto. Tylko białe ściany. Oje. Cynk wszędzie. Będzie takie chyba zaplecze gospodarcze, typowo wiesz, socjalka, pokoje, toalety, a z drugiej strony będzie ta maszynownia i tam cała ta, tam się pracowało. No, toalety, kible, ten standard. No, puste pomieszczenia białe, jeszcze jest tu wyjście wyżej, Daniel. No, gdzie? I tutaj tego podepniemy teraz tą długą siatkę laserową. Mocno mocniejszą, rzekomo. Wow. Jest przestrzeń. Tak. Większa przestrzeń tego wstychu. Przejdę go tego całego jeszcze. Właśnie, a wy tam dalej. Czekaj. A kurde, czekaj.
naokoło żeście przeszli. Czekajcie. Idę. Jestem. Ma ktoś coś ciekawego? Też wyjście w budynek. Wow. Ale na podłodze jeszcze. O kurde. To się odbywa. Jakiś działkad. Chyba działkad, no. Dokumenty leżą na stołach. No nawet mamy tutaj dział, ale już nie wiadomo czego, ale możemy się domyślić. Dział kadry. Bo tutaj w szafach i na podłodze. Nie ma nic. Ale na podłodze mamy dokumenty na stołach. Idźmy dalej. A tu już zaglądałem wcześniej. O! Instrukcja przeciwpożarowa dla portierów i stróży. O, typowo, no. To samo, pomieszczenia biurowe, nie? Biureczka. Zajrzę. O, proszę bardzo, takie coś. Co to? O, jakieś futerały na coś. Oj. No, puste pomieszczenie. Idziecie po schodach na górę, tak? Dobra. Dołączam do was. Tylko może... No w sumie dobra. One są, wyglądają na wytrzymałe, więc... Nie powinno się z nimi nic stać. No wszędzie dokumenty porozrzucane. Wow. Nie topesz tam lata. Tyle tylko? Jakie tu echo. No. Tu fajnie by było wiele stawić, ale... Patrz, no, bo to... To jest tamto miejsce. No, tamto, tak, też mi się tak wydaje. Tam gdzie... Też mi się tak wydaje. No to już dziwnie chcę to obalić. Wkleja się fajnie. No tu sobie nie topę latał. Leciał stąd, leciał tu. O kurde, to nie... O, to jest lata tutaj, na tej... Jezus! To mamy coś ciekawego chociaż na odcinku. Małego demona opętało. To chyba dalej. Tam już byliśmy, zaglądaliśmy. A no drzwi do tamtego pomieszczenia. Dawaj tam, do kolejnej części idziemy. Taki eksplor. Oj, uwaga na głowy. O, to są te schody. Tak. To jest to miejsce. A tutaj będą te... O, właśnie. O kurczę. Piwnice? Tam się nawet da iść dalej. Jaki zapach taki. Nic? Podajmy, tu jest druga strona. Aha. Tylko żeby sobie zaglądnąć. O! No, w plecaku. Zaraz wyłączę. Nie, musiało się już ścisnąć w plecaku. Ścisnęła się w plecaku od innych rzeczy i się włączyła. O. Dobra,
To wychodzę. Proszę, przodem. Ja za wami. Nie otworzycie? Zamknięte. Nie. Pewnie szkoda, albo się da dostać z tyłu. O, miejsce, gdzie się robocik przesuwał. Pamiętam to. Tak. Wow. Jezu, jak to na żywo zobaczy, to taka... Tak. Jak to zobaczy na żywo, to kurde, normalnie i aż inaczej. Szkoda, że nie mamy... Szkoda, że sami nie mamy tego robocika. O kurde. A, nie przejdziemy dalej. Spojrzeć tylko. No. Znaczy, tu widzę, ale po co jak tam wejdziemy drugą stronę? No, no. Jaki przeciąg jest fajny, jak otworzyłeś. No, jesteśmy w tym miejscu, gdzie... Ale to ciekawe, że nie spadł mu właśnie w żadną dziurę ten robocik. Jak tu jest pełno dziury. On jechał chaotycznie przed siebie gdziekolwiek i nie wpadł mu w żaden tutaj otwór. To jak to się stało? Wytłumacz mi to. Nie gadaj, chłopie, o innym filmie masz. A, dobra, no. Dobra. Solka. Aha, bardzo wyżej. Jeżeli ktoś tutaj jest, wyda jakiś dźwięk głośny. Głośny hałas. Stoimy w ciemności. Jeżeli nie chcesz, żebyśmy tu byli, wystarcz nas. Pokaż, że tu jesteś. To idziemy na górę. Uważaj pod nogi, Dawid. A w dół tam? No to pewnie pomieszczenie tu jest pod nami. Ty żeś taki wydał dźwięk, żeś na to stąpnął? Wow. Aha, może niech idzie jeden, potem drugi. Bo to się skrzypi coś. No. Tak? Ale mniej, tam jest mniej tych dziur w ziemi, czy więcej? Aha. Ło, to żałowane dziury. Ale te, ło. Ale też są te dziury. Dobra, no o właśnie. Aha, dobra. Wszystko już wiem. Wszystko już wiem. Tak, no to jest jeszcze wyżej. A to jest ta sama wieżyczka, która tu jest. Ta jest tu. Tutaj było? Ta jest tu. O kur... O Jezu, drzwi mnie by zabiły. No, wiem właśnie. O, to ja byłem.
zeskrzypiały strasznie te podłogi. No. No. O, grubo. To idziemy w tamto miejsce, zostawiamy sprzęcik. Nawet pamiętam. Stawiali te urządzenia na chyba na tych metalowych tych, tak. Tutaj trzeba uważać, żeby nie. Tutaj na tym trzymali chyba. Tu lub tu. Nie, to postawisz na tym, tylko on przesuń trochę obok, nie? Nie kadwójko. Dobra. To ręką. I to jest chyba mąka, tylko taka dość zakurzona mąka. Patrz, tutaj mam coś. Tak, nazwa tego urządzenia. To jest mielarka. To sobie mąka wychodziła. No. Wow, tu jest wyżej, tylko to jest nawet ten. Tam jeszcze też wyjdzie. Wow. No, jest tu jak wyjść. Dobra. Dobra, zobaczmy. Najbardziej nawiedzone miejsce. Tak, najgrubszy. A, szłem po ciemku, ale oświetlałem to, włączmy tą lampkę. Świeciłeś na taką? Tak, tak. No, też. Widzimy, zaświecimy. Sesja z fluxem. Dajmy trochę dalszą odległość. Zobaczymy. Wow, łapie coś. Nie, coś tam łapie. Co by to łapało? Właśnie już to coś musi tutaj jakąś pajęczynę łapać. Co to będzie łapać? To? Tego nie. Co jest tu łapane? Serio? To zmniejsz mu. Zmniejsz mu tam czułość. No. No to, żebym się nie wpadł w dziurę. To jest nas tam. Co jest? Jeszcze bliżej? No to się nagrywa. Ta pajęczyna? Patrz, tu jest pajęczyna. Już mniej. Teraz to ja. Zmieńmy miejsce. Zmień. Albo na środek daj. Zobacz, będzie jakaś zmiana. Nie, mam rękę w pajęczynie. Mam rękę w pajęczynie. Dobra. O, tu chyba będzie tylko się przesunę. Uważaj tam. Daj. No. Sesja z fluxem. Czy ktoś jest w tym miejscu? Jeżeli ktoś tu jest, wpłyń na urządzenie, które miga na niebiesko. Z tej strony. Na zielono odpowiedź tak, na czerwono odpowiedź nie. Jeżeli tu jesteś, możemy porozmawiać. Czuć tu chłód podobno.
No i tu już coś jest. Czy wy to widzicie? Za oknem? Świeci się takie białe. Latania? Z ulicy? Latania, dobra. Nie. Właśnie, mówię, kurde, co... Czy to... jesteś właścicielem tego młynu? Tu bateria schodzi szybko. Jakaś słaba ta bateria, te pozostałe. No do końca. No, 37%, ale to mam dwie następne w kolejce. W ZW. Stoi w miejscu, kowal też i włącz. Wyłącz. Tylko nie, no, nie chodź Daniel, bo wpadnie w dziurkę. No właśnie. Stoję w miejscu. Wszyscy stoimy w miejscu. Co? To tyle? No co, fajnie to widać, jak te czujniki chodzą. Mhm. Z Niemiec. Wydaje jakiś hałas. Lepiej teraz, lepiej ci idzie. No więc tutaj jesteś, tak? Mężczyzną czy kobietą? Zielone to mężczyzna, czerwone to kobieta. Stawiam, że jesteś mężczyzną. W drugim pomieszczeniu jest takie czarne urządzenie z anteną. Możesz pobrać energii więcej.
szybciej odpowiadać. Zrobić coś innego. Tam masz okna, poruszać nim, stuknąć. Są tu drzwi lekko uchylone. Możesz je przymknąć. Bardziej zatrzasnąć. Tworzyć, zamknąć. Pokaż, że tu jesteś. Pokaż taki fizyczny znak. Za tą klamkę. Chwyć. Widać, że masz mało energii. Te urządzenia są po to, żeby dać ci jej więcej. Zrób coś z tym. Zaraz idziemy stąd. To jest ostatnia szansa. Zauważyłem jedno, Daniel, tak w sumie, że szybko ta bateria schodzi. Ja chyba wiem, skąd pożycza energię. Nie, to 2,7. A, może to też. Na 40 minut potrafię wystarczy. No to zostało 15%. Dobra, dajmy światło. Jeżeli jest to energia, to jest nikomu. Jeżeli coś tu jest, to naprawdę jest to słabo. Jesteś słaba. Ja ci powiem. Jeżeli inni się tu bali, ja się tu nie boję stać. Spraw, żebym się bał tu stać. Zrób coś teraz. Tak, żeby mnie przeszły dreszcze. Walnij mocno, gdziekolwiek. Już słaby jesteś. Już tyle urządzeń, nie możesz nic skorzystać. Ja ci już niestety zabieram tą okazję, by z nich skorzystać.
Szkoda. Myślałem, że... Coś mnie tu wystraszy bardzo. Koniec sesji. O, tędy do... 20 minut naładujesz jakieś baterie? No tak, tam się jedna ładowała, nie do końca się naładowała, ale ona się już ładowała od godzinki tam. O, tamta się naładuje, ta mocna moja. I potem będziemy ładować kolejne trzy tam. Potem już będziemy mieli jakąś godzinę mniej więcej, żeby wytrzymała reszta. Wyżej. Jeszcze wyżej? A, to stała, no wieża po prostu. O, no to uważajcie na te pod siebie. Tak, tylko że wchodzimy. No, nic więcej. Chyba, że gdzieś tu zobaczy. A to ja to tędy. No, no wszystko to samo. No. Wow. Jeszcze wyżej. Łane boskie. No, no. Mhm. Wow. Za mną nie ma nic, bo mnie spadł gdzieś. To jeszcze schody do góry. O kurde. Czuć pył w powietrzu. Ale ogółem ciepło tak w powietrzu tutaj. Jest cieplej niż na zewnątrz. Jeszcze wyżej. O, tam, tylko że tam dalej patrz co się dzieje po twojej tej... drugiej strony, patrz tu. Tam się stop już wali, więc nie wiem, czy tam jest sens wchodzić. No, chodźmy jeszcze zobaczyć tą stronę. Znaczy sensu nie ma, tam się wali stop. Jakby się to zawaliło pod nami, to trochę lipa. I nikt nie chce skorzystać z okazji. Wow, poszło. Że
jeżeli jest wina, pokaż nam to na tych urządzeniach, które trzymamy w dłoni. Końca nie widzę. Tak, to już koniec. Oj. Jezus Maria, te schodów tutaj. Poślizg na schodzie był. Żyje. Kamera też. Dobra, czyli tam jest początek. Tak, tak. No to tu idziemy dalej, ale... Będzie duży, długi eksplor. A, uwa. O, wiem co. No oła, róże. Albo te ostężynki. Wow. Nie wiem czy się kudy nie i tak nie zahacza o to. Dobrze, to buzy się. O kurde. No oła, tu wam mówić, ja mam tutaj z widzami jeszcze iść. No, ten to wszedł cały w to. O kurde. A! Też dostałem tym, dobra. O kurde. Ła. Napuściło. O Jezu, dobra. Poprawiłem trochę ten. Łoż. Dobra. Tutaj już mamy dachu nie ma. Nie, to wyżej nie ma. Aha, o tym, tu jest ta rozdzielnia, co mieli te mega skoki i tak dalej. Tak, tutaj mieli mega jakieś anomalie. A czy my będziemy mieli anomalie? Tam jest wyjście na zewnątrz, nie? No, trzeba będzie tamtędy pójść dalej, ale to jeszcze nie dojdzie. Mhm. Dobra, idźcie. To jest chyba powtórka z tego, co było wcześniej. Tak? To idziemy. No i to już się kończy. Tak? I dalej nie ma nic tam dalej, tam w tamtą stronę. Wejdźmy tam do mieścia, zobaczymy. Z drugiej strony? Dobra, to prowadź na nią. A tam. Tu jeszcze jest tam pomieszczenie, ale to będzie zwykłe pomieszczenie. A byliście, dobra. To nic nie ma, nie? Wow. Nie. No widzisz? Dobrze, że pokazałem. Wow. Wow. Co to? Ziarno leży chyba. Co jest? Wyjście? Będę po takim... Pyły. O, tu jeszcze coś jest. A co to? Aha. O, jest coś dalej. A, tu była szatnia, tu się wchodziło. Nawet haki na ścianie do wieszania ciuchów. Chyba szatnia. Oj, świecone. Tak, to już jest typowe obrzeże, czyli jakby tył tego. No, chodź Daniel.
O kurde. Aha, dobra, da się. Gdzie się wraca? Aha, tak. No, no może to sobie... Jakby cały... Aha, aha. Z głowy mamy całość. Znaczy z głowy, ja mam to na głowie. Tak, to jest to miejsce. Też mam wrażenie, że to jest to miejsce. Tak. Tak, mamy wszystko. No, no. Tak. No, tak, 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 tak samo, no. Także mamy chyba wszystko. O Jezu. Ale mnie to atakuje wszystko. Tak, tak. Wow, co to? To jest jakieś świnie. Ach, taka chlewnia, nie? Chlew. Zwierzątka i tyle. To panowie przodem. Coś jeszcze obok? To też... O. O nie, zaś. W dół? W górę. Aha. Znowu te. Czekajcie. Przechodźcie. Ja sobie przejdę też. No trzymam. Nie, spoko, spoko. Dam sobie. Trzymam, trzymam. O! Dostałem drzewem. Wow. No jeden za drugim, jeden za drugim. Znaczy jeden za drugim. Jeden przejdzie, idzie drugi. A, no to bez różnicy. Wow. Wiesz co mi się podobało? Tego mi najbardziej właśnie szkoda. Nie wiem, tych tam gdzie byliśmy. Tylko było takie fajne pomieszczenie, to jeden z pierwszych, co wyścigły. To był duży parapet, prawda? Tak. Duży parapet po prostu był. Ale tutaj jest taka... Kurde, pamiętam gdzie to było? Po drugiej stronie, ale co ty chcesz jeszcze tam robić? Nie chcę. Bez sens. Nic się nie działo. W grubych miejscach, a co dopiero w miejscu, które nawet nie jest grube. ...60% baterii. No jakoś tak. Nie tu, jak wchodziliśmy, tu lub tu. No ty, nie. Nie, czekaj. Tam żeśmy łazili po tym. Tak, byliśmy tam, byliśmy. Bośmy po tym okrągłym łazili w lewo i w prawo. Tak, tam był ten poprzedni kibel, tam dalej, tutaj było, no. Tutaj. Faktycznie. Tak, to się. No, chociaż tyle.
I tu? Nie. Tak, to są ostatnie nogi. Tylko, że... Lepsze. No to czek. Nie, jeszcze wyżej? Chyba jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Piętro wyżej. Chyba. Nie, to jest tych. A to nie? Kurde, gdzie to było? Oła. To nie było tu. Był taki fajny parapet. Tak, było parę takich. Było parę miejsc. Może jeszcze dalej, no. Ja wiem, że tu już było dobrze, a to było dalej. Kolejny. A tutaj, tak. Jeszcze raz. Tak. Tak. Tam dalej, no. Tu. Tutaj, tak, też. O Boże. Ostateczna sesja. Może w tym pomieszczeniu ktoś jest. Da nam wyraźniejsze znaki. Wpłynie na urządzenie. Bardzo nam się to pomieszczenie spodobało, bo ma... Zielony. Fajny parapet. Czerwony. Na który można mnóstwo sprzętu. Tak i nie. Zielony to tak, czerwony nie. Liczymy na twoje odpowiedzi. Pokaż nam, że to gospodarstwo jest nawiedzone. Czy ktoś tutaj pilnuje tego gospodarstwa? Czy ktoś tu w ogóle jest? Nie czujemy tego, że to ktoś tutaj jest. Jeżeli masz swoją energię, korzystaj z urządzeń. One mają baterie, możesz się posiłkować po energii. Jeżeli światło się drażni, czy jest was tutaj dużo? Bo w każdym była jedna odpowiedź słaba. Jedna odpowiedź w dwóch miejscach. Zacznij odpowiadać. Potwierdź mi, że jest tutaj kilka albo kilkanaście dusz, bytów.
Barbeta są urządzenia, które też możesz dotknąć. Tu! Ale to zbliżenie, czy to nie było odpowiedź? Tak jakby trochę zbliżenie. Mhm. Przybliż się bardziej. Zamanifestuj swoją obecność. Przybliż się bardziej do tego urządzenia. A jeżeli chciałeś odpowiedzieć na nie, dotknij mocniej. To musi być ciągły sygnał. Tak to by wychodziło, że... Nie wiem, dziwne. To mi się coś nie... To i nie... Znowu taka spoetyczna aktywność po prostu. Poznałeś urządzenie. Zielony był. Był sygnał, ciągły była odpowiedź. No mam jeszcze jedną baterię na auto, czyli trochę sesji. Dobrze. Widać tutaj też nie mamy kontaktu. Ktokolwiek jest w tym gospodarstwie, niech zostanie w tym miejscu. Niech nie podąża za nami. Nie macie do tego prawa, zostańcie w tym miejscu. Żegnamy się. Więcej tu nie wrócimy. To tyle. Koniec sesji z Fluxem. Misja, teraz powiem inaczej. Opuszczony młyn, zakończona. Tak jak widzieliście na odcinku, nie mamy tutaj żadnej aktywności. Jeżeli jest, to jest znikoma. Zgadzam się. Przeszliśmy cały wzdłuż i wszerz. Nic nas nie przestraszyło. Nic się nie działo. Nie było dźwięków. Także no... Trzy miejsca po jednej odpowiedzi na Fluxie. Na Fluxie po jednej odpowiedzi. Gdzie mogła być... Najbardziej... Znikoma energia. Znikoma. Ale nie jest to miejsce nawiedzone. W punktach. Młyn. W Śmiałowicach nie jest nawiedzonym miejscem. Tyle w temacie. Do następnego.